Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie już drugi raz. Dzisiaj była pierwsza audycja o Danielu Magikalu, a teraz będzie audycja druga. Będzie ta audycja o białych rycerzach, ale nie tylko. Głównym jakby rdzeniem, takim kręgosłupem, układem nerwowym tego, tej audycji będzie Biały Rycerz. Kto to jest biały rycerz? Zapytacie Państwo. Otóż jest to można by powiedzieć w skrócie zakuty łeb. Można by tutaj wziąć. Hmm, Hełm, pokazać rycerza w hełmie, zakuty łeb. Jednocześnie kogoś obrażam, a jednocześnie nie obrażam. Oto właśnie, tak wygląda sofistyka. A tak poważnie mówiąc, nasz zakuty łeb, biały rycerz, to jest osoba, która uważa, że to wszystko, co kobiety mówią o sobie, jak bardzo są. Jak bardzo są dobre, jak bardzo są emocjonalne, jak totalnie są odległe od egoizmu, który oznacza dbanie o swoje interesy. I on im wierzy. Wierzy kobietom, które, żeby osiągnąć swoje spełnienie, muszą go namówić na małżeństwo, muszą go namówić na oddanie całego majątku i tak dalej. To jest tak, jakbyś poszedł do Janusza z wąsami, do handlarza samochodów i wierzył w to, co on mówi o sprzedawanych samochodach. Kto w to wierzy? Ja nie uwierzę. Wy nie uwierzycie, bo jesteście inteligentni, bo mnie słuchacie. Ale są tacy, co uwierzą. Jest ich bardzo dużo. Jest ich większość. Jest ich legion. Jak gdzieś było w jakimś horrorze. W związku z tym, Biały Rycerz to jest ktoś, kto kupuje bajeczki kobiet na temat ich natury. Podkreślam, że ja bardzo szanuję i kocham kobiety i Radio Samiec, i Bracia Samcy, Samiec Łeb. Są to portale, które powstały po to, żeby chronić dobre kobiety. Ale też sobie musimy porozmawiać o tak samo jak są blaski, to są i cienie. Więc jeśli pani mi opowiada, jak bardzo jest odległa od egoizmu, to ja wiem, że ona tak mówi, żeby nie wyszło na to, że ona jest egoistką. A gdy ja będę na przykład od tej pani, na przykład ja tej pani dam jakąś przysługę, a ona mi się do mnie uśmiechnie, to ja powiem, przepraszam, ale uśmiech nie wystarcza. Albo to, albo to, albo ten słynny uśmieszek, z którego mema chcieli zrobić moi hejterzy, jak to się uśmiecham. Tak, szanowni państwo, jest przysługa, jest moja życzliwość, w zamian za to albo zapłata, albo jakiś obiadek, albo jakaś inna przysługa kobiety. Albo kolacja ze śniadaniem. Do wyboru do koloru. Dlatego ja wiem, że gdy pani mówi, że nienawidzi egoizmu, a mężczyźni egoistyczni są podli, to ja wiem, że to jest mówione po to, żebym nie żądał odpłaty dla siebie za przysługi. Jest to manewr socjotechniczny. Ja to wiem, wy to wiecie, ale biały rycerz albo tego nie wie, albo nie dopuszcza tego do świadomości, ponieważ obraz świata, gdzie kobieta jest aniołem, który się nie wypróżnia, jest. Najważniejszy. Dobrze, no to już wiemy, kto to jest biały rycerz. To jest mężczyzna, pseudomężczyzna, który nie dostrzega faktu, że żyjemy w matriarchacie, który nie dostrzega faktu, że kobiety są hołubione, że mają całą masę praw. Wczoraj gdzieś trafiłem: jakiś słowacki dziennikarz napisał, że w Polsce kobiety żyją w raju, że to w ogóle jest niespotykane. Tak mała liczba gwałtów, niesamowita pomoc państwa dla kobiet, oczywiście z pieniędzy z podatków męskich. Oczywiście też, także mała umieralność, bo wiadomo, pieniądze z podatków idą też na programy pomocowe. Ile państwo macie programów ogólnych dla mężczyzn, dla zdrowia mężczyzn? Ile? A tu ciągle mamy darmowe mamografie, darmowe jakieś tam szczepionki na, na, na raka szyjki macicy. Mo, można by to mnożyć. A ile takich programów jest dla mężczyzn? Ale to mniejsza z tym. Biały rycerz to jest mężczyzna, który nie ceni tego, co daje kobiecie i uważa, że kobieta jest centrum wszechświata. Utożsamił kobietę pod wpływem propagandy, pod wpływem tego, jak został wychowywany, filmów, bajek, że kobieta daje szczęście. Kobieta nie daje szczęścia. Szczęście jest nam dawane przez hormony, przez hormony, przez substancje w naszym organizmie. To jest jedyna niepodważalna prawda. Dlatego biały rycerz jest człowiekiem, który prędzej czy później zostaje brutalnie wykorzystany, zdradzony, okradziony z pieniędzy. Ponieważ on nie wymaga równego wkładu od kobiety, jest całkowicie ufny i całkowicie wierzy w to, co kobieta mówi. Kobieta takich mężczyzn nie szanuje, chociaż mówi, że ich szanuje, bo tak musi mówić, ale ich nie szanuje, bo oni są słabi. A słabi mężczyźni, naiwni, tacy, którzy są dla spódniczki w stanie oddać wszystko, są po prostu słabi, są obleśni charakterologicznie. Wyobraźcie sobie, co taka dziewczyna myśli. Facet oddał, za, złapał za nogę, nawet go nie dopuściła do, do krocza, że się tak brzydko wyrażę. Facet przepisał mieszkanie, działkę, rodziców gdzieś tam wygonili, samochód przepisał, wszystko przepisał. Przecież taka kobieta się nie poczuje bezpiecznie z takim mężczyzną, bo no co, spotka następną spódniczkę i wszystko jej teraz odda, tak? No taki człowiek jest kompletnie w ogóle bezbronny wobec manipulacji kobiet. Ale dość, bo to wy wiecie, a nowi i tak mi nie uwierzą. Trzeba posłuchać trochę audycji, trochę na forum posiedzieć i tak dalej. Mniejsza z tym. Na forum jeden z chłopaków napisał o koledze, czy to jest prawda, czy kłamstwo. Nie wiem, ale takie rzeczy się zdarzają, więc odpowiem na to. I to nie ma znaczenia, czy to jest prawdziwe, czy to jest wymyślona historia, bo takie się zdarzają. Mamy gościa który został wyrolowany, zdradzony, był rozwód z winy kobiety. Czyli kobieta musiała naprawdę ostro nabroić. Rozwód z winy kobiety, jak się dostaje, to już naprawdę musi być grubo. Um. Albo sędzina wkurwa jakaś koleżanka i się chciała na kimś wyżyć i władowała innej babie, tak? Bo to, bo to tak czasami wygląda. Wszystko, wyrok zależy od tego, co zrobiliście, a także od humoru wysokiego sądu. <laughs> a humory u pań bywają różne, jak doskonale wiemy. W związku z tym, szanowni Państwo, trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten pan po rozwodzie powinien nabrać rozumu. Wiek podany, nie wiem czy prawdziwy, 45 lat, czyli 6, 5 lat starszy ode mnie. W związku z tym, poznał rozwódkę z dwójką dzieci, 42 lata. On 45, ona 42. To jest absolutne nieporozumienie: kobieta 42 lata może mieć menopauzę, która się objawi tak, że ona w ciągu dwóch miesięcy się zmieni w miarę z atrakcyjnej kobiety na praktycznie babcię. I to są właśnie u kobiet naprawdę takie przemiany, że naprawdę jest mi przykro, żałuję kobiet, że one tak szybko tracą urodę, ale taka jest natura. Dlatego zakochał się w niej, ona go rzuciła, on rozpaczał, tam się upijał, jakieś tam było pisane, L4 wziął. No, i ona w końcu napisała, że do niego wrócił, on zadowolony. Potem o niej przejrzał telefon. Okazało się, że ona z jakimś Sławomirem była. No, Sławek, Sławek, żebyś tym ich chłopakom kurde takich akcji na forum nie odwalał. Bo to nie, nie dość, że hejt jeszcze może na twój samochód poleciał, jak tam yy, ktoś z chłopaków napisał. <laughs> no, na samochód to na pewno nie. Dobrze, w związku z tym. Ta pani się hmm, po prostu go z jakimś Sławomirem zdradzała, który tam mieszkał kilkaset kilometrów dalej. No ale on to ukrywa i się w ogóle z nią zaręczył, i potem się upija z tym chłopakiem z forum. I gadają. Raz mówi, że z nią zerwie, drugi raz, że jest zakochany w niej. Co, co teraz robić, jak go przekonać? Ja powiem tak, po pierwsze, ja bym bardzo się obawiał pomagania koledze. Przede wszystkim pierwszy punkt. Jak się koledze nie uda i te rady nie zadziałają, kto zostanie obwiniony za rozbicie mu szczęśliwego związku, który oczywiście nie był żadnym związkiem, tylko był łajnem, zdradą, kłamstwem. Kto będzie winny? A no, będzie ten chłopak, który chce pomóc. Drugi powód jest taki, że przekonując kogoś, przekonujemy czyjś umysł, przekonujemy czyjś logikę. Przepraszam, czyjąś logikę. A emocje. A emocje to jest podświadomość, i podświadomość podejmuje niestety decyzję. Ilu z nas wie, że palenie szkodzi? Znaczy, ja nie palę, picie szkodzi, jedzenie ciastek szkodzi, I bo możemy tu wymieniać w nieskończoność tą ilość tych nałogów. Wiemy, że to szkodzi, a jednak to robimy. To nie jest takie proste, żeby pomóc komuś takiemu, naprawdę trzeba, mm, po prostu musi dostać kopot życia. Są tacy biali rycerze, wiem z, z doświadczenia, że po prostu no, następuje oświecenie. Tylko ja Państwa oświecę, że być może są jakieś przypadki, że nagle spłynęło światło i Bóg powiedział, chłopie, zostaw tą babę, bo będziesz cierpiał. Być może były takie przypadki, ale ja o czymś takim nie słyszałem się, z czymś takim nie spotkałem. Natomiast wiem, że były takie przypadki, że mężczyźni wchodzili w takie chore akcje, przychodził gach, po prostu oklepywał maskę białemu rycerzowi i wtedy następowało przebudzenie duchowe, tak? No, bo nie wiem, jakby to miało wyglądać, w jaki sposób. Przecież ten człowiek opisany na forum doskonale wie, że źle robi, ale są te kłębiące się emocje, które sprawiają, że on chce doświadczyć tego dramatu. Tego dramatu, walki o kobietę, endorfiny, płacz, żale, nienawiść. Czyli jest to mężczyzna pożądający silniejszych emocji. Jak ja miałbym mu pomóc? Jemu musi się nie da pomóc. Niech on wejdzie w tą strukturę z 42-letnią kobietą z dwoma dorosłymi dzieciakami. Zaraz przyjdzie niedługo po, po etapie seksu i tak dalej, przyjdzie etap, że miś może być dołożył, bo, bo, bo nie wiem, no Kaziu idzie na studia, tak, trzeba na studia, córeczka też na studia, syn wejścia, chyba córka 18 lat, czyli to bardzo, bardzo taki okres jest, no, no, no Kaziu by samochód tak zbiera, dołóż zdyszkę, tak, czyli będzie starszej pani płacił za obce dzieci, a w zamian za to ona go będzie mu dorabiała rogi, będzie z nim zrywała nagle, bo to takie shit testy, takie focho, ona nie wie, na kogo się zdecydować. No, co ja mogę powiedzieć? No, każdy mężczyzna z godnością osobistą by powiedział dziękuję pani, do widzenia i tyle. Nie biorę udziału w takim chlewie emocjonalnym, nie pozwalam się szmacić przez kobietę i tyle. Raz to zrobisz i krótko piszę. E, albo wyjaśniamy sprawę, albo do widzenia. No, to oczywiście każda, większość kobiet powie to do widzenia z fochem. To do widzenia. A potem się odzywa i nie wie o co chodzi, a no o to chodzi. Do widzenia to do widzenia. Dobrze, czyli ja bym mu nie pomagał. Ja bym mu przede wszystkim nie umiał pomóc. Po prostu muszą być jakieś zdarzenia życiowe. Czasami można komuś pomóc. Ktoś na forum przebywa, nasiąka tym. Kto nasiąka, nie tylko umysł, ale i podświadomość. Gdy czytasz teksty na forum, przede wszystkim Zostaje aktywowana Twoja podświadomość, dlatego ludzie przestają się dawać, nabierać na takie gierki. Bo jak ktoś czyta rok forum, na przykład chłopaki czasem piszą: O, forum nie skrzywiło. Nie, forum cię nie skrzywiło. Forum sprawiło, że jesteś nieufny. I tak właśnie to powinno wyglądać, chłopie. Gdzie ty myślisz, że żyjesz? Czy ty myślisz, że ty żyjesz w jakimś świecie, gdzie wszyscy sobie ufają, gdzie nie ma oszustwa, zdrady? Człowieku, nawet w tej chwili są mikroorganizmy, które próbują cię zajebać. Wirusy, pasożyty, bakterie. Są istnienia, które chcą cię zapierdolić, chłopie. Gdyby nie twój układ odpornościowy, który nie ufa bakteriom, wirusom, pasożytom, byś nie żył. Byś umarł w mękach, w gorączce bardzo silnej. A ty mi, mi mówisz, że ty jakiś tutaj zaufani, tak dalej. tu nie ma zaufania. Jeden człowiek cię lubi i kochacie się, jest super, a następnego dnia mu się coś zmienia i cię zaczyna niszczyć. To jest norma. Nie wierzysz? To dlaczego w ciągu trzech lat ponad 1 trzecia procent małżeństw się rozwodzi? Skoro tak się kochali, że sobie jedno drugiemu obrączkę na palec kładą, dlaczego? A ile z, tych, z tej statystyki ludzi się nie rozwodzi, bo kredyt, bo co rodzina powie, bo co w robocie i tak dalej? A no właśnie. W związku z tym ludzie nie są spaczeni, ludzie zaczynają wreszcie normalnie postrzegać rzeczywistość. Oczywiście to jest bolesne. Jeśli całe życie żyliśmy. Mając wyidealizowany obraz kobiety z bajek, kobiety bajkowej, takiej smerfetki z tyloma chłopami, no to ja mam same nieczyste myśli, precz szatanie, precz szatanie z mojej głowy, co oni tam z nią wyrabiali wieczorami. Natomiast, no ten świat właśnie taki jest. Kobiety nie są takie jak smerfetka, kobiety nie są takie jak w bajkach. Kobiety są maszynami, przyziemnymi maszynami do urodzenia dziecka i zrobią wszystko, żeby złapać dobre geny wysokiego, silnego chłopa i znaleźć frajera, który będzie na te dzieci łożył. Przepraszam, że to takie słowa, ale tak to wygląda. Nie wierzysz? To spytaj każdą kobietę, każdą o testy DNA. Każda zareaguje albo furią, albo gorącą, albo zimną, albo pogardą, albo zacznie coś syczeć. Skąd tu kobiet, skoro są takie uczciwe i porządne, taki strach przed testami DNA? Domyśl się skąd. Każda ma coś na sumieniu, a jak nie ma, to liczy, że może mieć. Że jest tym swoim fight pierdołą, który te przynosi parę tysięcy do domu, ale że może spotka jakiegoś przystojnego Rodrigo, który zaleje ją naprawdę fantastycznymi genami. To nie jest decyzja świadoma kobiety. To jest tak zwana struktura gadzimu, z którą naukowcy, na przykład pani Brisendin, uznany na całym świecie pani neuropsychiatra, nazywa paleolitycznym umysłem. Okej. Okay? Okay. No, Szanowni Państwo, nic nie jest OK. Lecimy dalej. Czyli świat nie wygląda tak różowo. Do tego doszliśmy. Świat nie jest taki różowy, jakbyśmy chcieli, żeby on był. Ja bym bardzo chciał, żeby świat był różowy, ale niestety, no, tyle razy dostawałem w dupę i to przez moje błędy. Większość tych błędów była na tym, że ja miałem złą mapę tego świata. Myślałem, że ten świat jest taki taki, a świat był inny. Dostawałem kopa w dupę. Następowało zderzenie tej mapy wgranej w mój umysł z rzeczywistością. Ale i ci, którzy mnie tego nauczyli, też dupę dostawali, i ci, co tamtych nauczyli, dostawali. To tak idzie z pokolenia na pokolenie. Część błędów popełniłem sam, po prostu z zapomnienia, z emocji, z braku koncentracji, skupienia. Takie jest życie, no popełnia się błędy. Ja tych błędów wyjątkowo dużo popełniłem i będę prawdopodobnie je popełniał, ale no. Myślę, że to tak powinno wyglądać, że uczymy się na błędach, i w końcu, może, będę gdzieś za 20 lat mądrym człowiekiem. <laughs> może nie, a może tak. Zobaczymy. W związku z tym, ukochani ukochani widzowie i fani, ukochani radiosłuchacze, bo tylko wam się mogę zwierzyć, nikomu się zwierzam, mojemu haremikowi, Fionusi i Brainkowi. No, Brian to jest kastratem, czyli on jest tym takim eunuchem, <laughs> który pilnuje haremu. A <laughs> może. Także, szanowni państwo, tylko wam się mogę zwierzyć. Tylko wam ufam. Tylko wy mi zostaliście. O, jak fajnie mieć fanów, którym można się trochę powypróżniać. O każdej porze sobie uruchamiam mikrofon. Mogę sobie pogadać i wyrzucić z siebie to, co mnie boli. Dziękuję, że jesteście. <laughs> Jeszcze parę złotych zarobię na tym. No, to się w życiu urządziłem. A nauczyciele pamiętali, kotoński Głąb, same pały, nic się nie uczy. A tu proszę, jaki sukces. Dobrze, szanowni państwo. Przejdźmy do tego, że hmm, chciałbym Państwu opowiedzieć. No, może nie powinienem, ale chciałbym Państwu opowiedzieć ciekawostkę. No, czy dlaczego nie powinienem? W sumie wszystko jest dla ludzi. Oglądałem jakoś przypadkiem gdzieś <laughs> mi dało w poleconych. Jest taki kanał. No, ten kanał akurat się nazywa Mariusz Kucharczyk i trafiłem na, na taki film o tytule Polskie zabójczynie 2. Bezwzględna manipulatorka w nawiasie 3. Czy to pewnie jakaś trzecia? 3... Ale to jest całość. To jest całość film trwa 21 minut. Krótko mówiąc, mamy psychopatkę. Mamy piękną psychopatkę. Czy ona była piękna? Tam były jakieś zdjęcia pokazane. No, zamoczyłby tam nóżkę i nie tylko. Natomiast powiem Państwu, że psychopatka pracowała. Tatuś i załatwił pracę w areszcie. Chyba w areszcie śledczym czy w więzieniu. Nie pamiętam, nie ma to znaczenia. Była klawiszem, krótko mówiąc. Tam yy, zaczęła romansować z więźniem. Wypieprzyli ją z roboty. Krótko mówiąc, szukała pracy. Poszła do 80 czy 85-letniego starszego pana, który był samotny. Pamiętajcie, jak ktoś jest samotny, to jest celem dra dla drapieżników, ponieważ nie ma grupy, która by za nim stanęła. Dlatego zawsze Państwu powtarzam: bądźcie na forum. Poznawajcie na forum ludzi, bądźcie w naszej społeczności, jak się coś stanie, macie kogoś, kto wam chociażby dobrym słowem was pomoże i nie zostaniecie sami. No a ten starszy pan był bardzo bogaty, wynajmował chyba w Warszawie jakieś mieszkania na wynajem, czyli inwestował. No po prostu yy, miał na pewno w majątku co najmniej kilka milionów, tam prokurator się wypowiadał. Ona zaczęła u niego pracować, krótko mówiąc, żeby zapamiętał chłopak, siostry, jej przyjaciółki. Ja to po prostu głupiej, jak coś słyszę. Szwagier, yy, brata, yy, kuzyna teściowej. Kurwa, w ogóle naprawdę musiałbym to na karce rozpisać, żeby zrozumieć. Nawet teraz tego nie... Czekajcie. Chłopak, siostry, jej koleżanki. Okej, okay, dobra. Pamię teraz już sobie wyobraziłem. No i to był Grzesiu. Grzesiu był dobrym chłopakiem z biednej rodziny. Nie był przy kasie. Krótko mówiąc, zaproponowała mu zabicie tego starszego pana. Zabicie starszego pana, żeby przejąć jego nieruchomość. Obiecała mu za udział w mordzie 150 tysięcy złotych, z tego co pamiętam. No i teraz mamy taką sytuację, że, że ta psychopatka, ona Monika chyba była. A wiecie, że Monika to dziewczyna ratownika chyba, czy jakoś tak. Dobra, nie będę mówił nawet imiona, imion, bo zapomniałem. E, wie, więc powiem Państwu tak. Dobra, już, już przechodzę do was, bo patrzyłem, żeby te imię zobaczyć, gdzieś tam jest. Ona robiła tak, że jak pracowała u starszego pana, miała wynajmowane mieszkanie i tam sobie nawiązywała romansy z, z mężatymi chłopami, czyli dawała dupy za pieniądze, czyli była prostytutką, ale nie, ona się nie uważała za zwykłą prostytutkę, tylko za taką kochankę, która, no wiadomo, parę złotych chce. Taka kobieta, jak się dobrze zakręci, może lepiej zarabiać niż prostytutka i to sporo lepiej. No ale ona wpadła jeszcze, ta dziewczyna ratownika na wspaniały pomysł i sobie zamontowała kamerki w mieszkaniu. Zawsze wam powtarzam, to już nie są te czasy na takie szybkie ustawki z czatu, bo teraz kamera może być, zobaczcie na Allegro, w długopisie, w zapalniczce, wszędzie można mikrokamerę umieścić. No i chłop już jest ugotowany. Dobra, więc ona... Więc doszło do tego, że ona że ten Grzesiu, biedny, dobry Grzesiu, zaprosił do jej mieszkania tego starszego pana. Po prostu on szukał mieszkań na inwestycje. No przyszedł obejrzeć te mieszkanie i on powiedział, że tutaj jest jakaś awaria w toalecie. Starszy pan wszedł i wtedy go dziewczyna ratownika uderzyła tam gdzieś butelką w głowę, nieważne. Jak on stracił przytomność, no to poderżnęła mu gardło. Już tutaj widać prymitywizm tych ludzi, podeżrnąć gardą. Oczywiście nie jestem przestępcą, nie popieram bardzo dobrze, że to się wszystko tak stało, że oni wszyscy byli tacy głupi. Natomiast mogli go po prostu udusić, żeby krwi nie było, prawda? Żeby żadnych śladów nie zostać i tak dalej. Chociaż ślady zawsze zostają. No i co? Wywieźli go samochodem z Grzesiem, zakopali starszego pana, no i wszystko było dobrze. I teraz sobie wyobraźcie, przyszedł, wszystko było dobrze, ona zaczęła, ona ćwiczyła podpisy, jak mówił prokurator, no i ona zaczęła tam powoli te mieszkania, coś zaczęła opłyniać, okradła go, wszystkie kosztowności sprzedała. W związku z tym, no, znaczy nie w związku z tym, potem była taka scena, przychodzi do niej jeden z kochanków i mówi, że musi z nią zerwać, ponieważ żona się dowiedziała o Jak to przystało na psychopatkę, czyli osobę, która nie ma jakichś hamulców, jest po prostu głupia to mówienie, że psychopaci są super superinteligentni, to są brednie. Czytałem trochę książek sław naukowych o psychopatach i najwięcej psychopatów to jest kretynów, o bardzo niski IQ, którzy kończą w więzieniu. Natomiast oczywiście tak jak w każdej grupie, taki w grupie psychopatów są ludzie bardzo inteligentni, ale podejrzewam, że jakby to statystycznie wziąć to wśród psychopatów jest więcej głupków niż chyba w społeczności. No trudno mi powiedzieć, ale mówienie, że Psychopata ma jakiś super intelekt, to jest po prostu nieprawda. I ona właśnie, chwalić dobrego pana Boga, mądra nie była. Zrobiła absolutną głupotę, ponieważ psychopaci czują głód doznań, czują adrenalinę, nie wybaczają, chcą się często zemścić, są impulsywni. To ona sobie wymyśliła tak, że poprosiła tego kochanka, który z nią zerwał, jak on śmiał, z nią, z tak wielką kobietą, z taką niesamowitą osobowością, oni tak myślą. No poprosiła go o samochód. I co zrobili? Zadzwoniła szybko do tego Grzesia, żeby przyjechał. No a Grzesio mówił, że on jest dziewczyną, on bez oleczki się nie rusza. No i słuchajcie, przyjechał z oleczką, wsiedli do auta tego gościa, wykopali, bo oni go tego dziadka chyba tego starszego pana pocieli, bo ta była walizka. Nie wiem, jakby go zmieścili tego dziadka, musieli go przynajmniej nogi obciąć i ręce i głowę. No i mieścili go w walizce. Wykopali walizkę. Spalili dziadka, ale zanim spalili dziadka w dole, to włożyli go otwarte zwłoki, rozkładające się, bo to chyba było po dwóch miesiącach, czy to musiał być smut potworny. Umieścili tą walizkę ze zwłokami w bagażniku otwartego auta tego jej kochanka i ona zrobiła zdjęcie z dowodem rejestracyjnym. Chciała go szantażować, że to on jest winien tego morderstwa. Chciała od niego wyciągnąć pieniądze no i się zemścić za to, że jak on śmiał. Z nią zerwać. No, powiem Państwu, że to, jak to się już oglądało, to człowiek się pukał w głowę o co tu chodzi. Czy to są jacyś debile, czy coś. Krótko mówiąc, potem spalili zwłoki z y, dziadka. Pojechali do domu, ona myślała, że jest wszystko cacy. No ale zapomnieli o jednym, że ta Ola, dziewczyna Grzesia, dostała, po prostu została straumatyzowana tym, co widziała, i zgłosiła się na policję. E, no i co? Grzesiu dostał 25 lat, a psychopatka która beczała cały czas. Nie tylko psychopatki, kobiety potrafią płakać na życzenie, bo to wtedy miękną męskie serca. Nawet moje muszę się przyznać mięknie, chociaż wiem, że bardzo często to jest tylko jakaś strategia, żeby coś uzyskać. Czy akceptację, czy atencję, czy pieniądze, czy usługę, przysługę, cokolwiek. Więc powiem Państwu, że ona dostała do żywoci. I teraz, dlaczego oni w ogóle wpadli? Bardzo dobrze, że wpadli, dlaczego wpadli? Przez głupotę Grzesia. Bo ona do niego dzwoniąc, to się powinien domyślić, że sprawa jest ważna. Grzesiu był zaangażowany w morderstwo. Miał współudział w morderstwie. Jeśli ona do niego dzwoniła, powinien do niej natychmiast przyjechać bez względu na Ole. Ale on był tak bardzo zakochany woli, a Ola prawdopodobnie tak była zazdrosna, że on tam będzie gdzieś jechał do innej kobiety, że wprowadzili w mord obcą osobę, dziewczynę Grzesia. Słuchajcie, to po prostu. Głupota tego mężczyzny, to głupota tego mężczyzny tak naprawdę spowodowała, że to się wszystko rozpieprzyło. Bardzo dobrze się tak stało. Ale zobaczcie, jak wielka potrafi być skala białorycerstwa i głupoty u mężczyzn, którzy są zakochani w swojej kobiecie życia i zabierają, żeby zobaczyć morderstwo. My nie wiemy, ja widziałem na, na filmie, jak Państwu oczywiście wkleję, będzie w linku. Grzesio jest taki pizdowaty trochę, ale natomiast na zdjęciach tam były pokazane, widać taka testosteronowa twarz, ostre, bardzo rysy. Czy to był jakiś konkretny koleś? Być może przed dziewczyną chciał się popisać, że zobacz, jaki jest ten twardy. No ale zobaczcie, co to jest białorycerstwo, rycerstwo. Że człowiek tak głupieje dla tej kobiety, bo ona tylko jest jedyna, że zabiera ją i daje jej. Wsadza jej w głowę tajemnicę. Która, ona przecież mogłaby go całe życie, gdyby tego nie zgłosiła, na policję, mogłaby go na przykład szantażować tym. W każdej chwili życia byłby zagrożony. Zobaczcie, jaka jest głupota mężczyzn, którzy są tak za, zabujani w kobiecie, że nie potrafią odmówić nawet w takiej rzeczy. Ktoś może powiedzieć, że ona, czy, że ona chciała czy to jest, Co znaczy ona chciała? Grzesiek ją zostawia, wsiada w samochód, jedzie do Morderczyni i, i załatwia temat. Co to znaczy, że, że ona coś chciała czy nie chciała? Widzicie, biały rycerz to jest osoba, gdy kobieta stawia mu ultimatum. Nie zrobisz tego, co ja chcę, to koniec z nami. Normalny mężczyzna, po pierwsze, poczuje się zraniony takim postawieniem sprawy, no bo co to ma być za związek z miłością, jeśli ktoś cię po prostu po bandycku szantażuje. No to jaka to miłość, jaki to związek, jaka równość? A po drugie, taki człowiek potrafi powiedzieć nie kobiecie. Potrafi powiedzieć kobiecie nie, ponieważ słucha Kotońskiego, czyta fajnych chłopaków na bracia samcy i na samiecweb.pl i wie, że jeśli ta kobieta go zostawi, to trochę odcierpie, ale potem się pojawi nowa kobieta i w nowej się zakochać może jeszcze mocniej. Nie ma czegoś takiego jak jedna miłość na całe życie. Zakokiwać się można wielokrotnie. I jest wielu ludzi, którzy się ciągle bezustannie zakochują, są zdradzani, a potem znowu się zakochują. I weź takiemu coś wytłumacz. Niech cierpi. No co zrobisz z człowiekiem? To jest tak jak z człowiekiem, który bierze heroinę sobie, wstrzykuje. No weź coś takiemu człowiekowi powiedz. No przecież on wie, że on siebie niszczy. Tak samo jest właśnie z takimi turbobiałymi rycerzami, którzy niszczą swoje życie, majątek, życie także swoich rodzin. Często są dramaty, chłopaki podpisują dziewczynie, która ich szantażuje, na przykład jakiś tam rodzice mu przepisali dom, on jej przepisał, potem była taka kiedyś akcja w telewizji, starsi rodzice zostali wygnani ze swojej ze swojej nieruchomości, chyba nawet był Jar Jaworowicz kilka lat temu. Okropna sprawa. Starsi ludzie na stare lata chcieli synowi pomóc, i syn ich tak załatwił, że starsi ludzie na starość, bo on zakochany, hormony po prostu mu do głowy uderzyły, jajca spuchnięte całe, a dziewczyna, wiadomo, potrafi tym manipulować. No i wrzask, że egoist jest zły, że jak jesteś egoistyczny, myślisz o własnych interesach, o własnych rodzicach, ty jesteś złym człowiekiem. Ale jak myślisz o jej interesach? O, wtedy jesteś dobry. Do czasu. Na koniec jest rozprawa sądowa. Myszka płacze, wyje, rzuca się szlocha, dostaje drgawek na Twój widok, jak ją katowałeś, jak ją biłeś. No i dobra, no mieszkanko idzie dla niej, ja czy tam jakąś musi niewielką kwotę spłacić i zostaje z niczym. Pytanie, czy się czegoś nauczysz po tym, czy ile razy musisz dostać w łeb? Bo są tacy jak ja, którzy doświadczyli przemocy i powiedzieli nigdy więcej. A są też tacy, co są ciągle bici i nie podejmują decyzji, żeby zacząć ćwiczyć, żeby zacząć się w jakiś sposób bronić. Będą dostawali wryby z ustami. Także tak, szanowni państwo, pozdrawiam was serdecznie, miłej niedzieli życzę jakiś spacer, może bardzo ładna pogoda, piękna polska złota, jesień. Może wsiądę zaraz na mój rower za 5000, który zachowuje się jak rower za jeden, za jedną albo dwie stówki. <grym> Trzeszczenie takie, że z daleka mnie widać. Taki jestem teraz, jakbym, jakbym folii na głowie jechał. No dobrze, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.